Dziękuję wszystkim patronom Akademii Gitary, bo to właśnie dzięki waszemu wsparciu mogę robić to, co kocham najbardziej. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Akademii Gitary, w którym pokażę Ci, jak zagrać solówkę do utworu Szerokie Wody Mroza. Czyli jest to druga lekcja do tego utworu, wcześniej zapowiedziałem, że właśnie będzie solóweczka. Przy okazji chciałbym zadedykować dzisiejszą lekcję mojemu patronowi, Przemkowi, który to poprosił mnie o to, abym właśnie przygotował taką solówkę, bo nigdzie w ogóle w internecie nie ma informacji, jak ją zagrać, więc tym bardziej się cieszę. A pozostałym patronom przypominam, że jeśli wspieracie mnie powyżej 6 miesięcy w progu drugim, to możecie właśnie poprosić mnie o taką przysługę. Póki co zapraszam na lekcję i nie przedłużam. Jak ustawić dobre brzmienie do tej solówki? Oto jest pytanie, na które już spieszę z odpowiedzią. Po pierwsze,
nie musisz posiadać oryginalnego sprzętu, na którym zostało to nagranie nagrane. Przede wszystkim trzeba kierować się taką swoją intuicją w ustawianiu brzmienia, ekwalizacji stopni przesterowania oraz doboru efektów, aby móc to brzmienie odwzorować na swoim sprzęcie i przeważnie jest to możliwe. No chyba, że posiadasz bardzo okrojony zestaw, no to przede wszystkim wybierzmy przystawkę przy mostku. Nasz wzmacniacz ustawmy na mocno przesterowany, taka lejąca się solóweczka, można powiedzieć. I dodajmy dużo delaya oraz pogłosu. I tutaj to brzmienie musi być takie przesterowane i ambientowe, czyli ta warstwa efektów przestrzennych pokrywa nam oryginalną partię gitary. Ja ze swojej strony przygotowałem coś takiego. Pora na mini sekcję z tłumaczeniem pomocniczym ułatwiającym naukę tej solówki. Rozpoczyna się ją od grania techniki rejku, czyli tłumimy grubsze struny, tak aby ta cieńsza mogła się wybić na ich tle, czyli tłumię w tym momencie szóstą, piątą, czwartą strunę, a trzecia wybrzmiewa. Robię to regulując tłumienie nadgarstkiem w tej płaszczyźnie. Następnie pochylam kostkę i uderzam struny nieco mocniej. Teraz pora na podciągnięcie. Ono ma dwa wierzchołki, czyli podciągam, luzuję i podciągam. Następnie przykładam pierwszy palec na drugi próg. Roluję go wypłaszczając. Podciągam piąty próg na drugiej strunie. Puszczam pierwszy palec przykładając go na drugi próg. Podciągnięcie ze zluzowaniem. Można dodać vibrato, jeśli dasz radę. Teraz taka sprytna zagrywka, ciężka dosyć. Robimy to tak, drugi próg, piąty, podciągnięcie z powrotem. Trzymam trzeci palec tutaj i legato z piątego na drugi próg. Przekładam trzeci palec wraz z środkowym tutaj. Może jeszcze pierwszy do pomocy, pusta struna poniżej i teraz uderzam i od razu luzuję. I te trzy dźwięki pod rząd muszą brzmieć. To daje taki ciekawy charakter w brzmieniu, które stosuje się tutaj w tej piosence. To po prostu ładnie brzmi. Następnie dwa podciągnięcia. Podciągnięcie i powrót, czyli tak. Za drugim razem z rejkiem. Raz drugi, czwarty, siódmy. I tutaj mamy do czynienia ze slajdem, tylko ważne, aby go rytmicznie dobrze zgrać. Czyli żeby poczekać na niego tak, aby był zagrany w porę. Teraz mamy taką już szybszą zagrywkę. I to już ładnie brzmi, nie? Już fajny charakter. Dobra zagrywka też do skopiowania gdzieś tam, do dodania do swojego arsenału. Teraz gramy pierwszym i trzecim palcem, tutaj głównie tam, gdzie są slajdy, po prostu je zagraj. Natomiast na mini tłumaczenie zasługują te podciągnięcia. Podciągam trzema palcami 12 próg. Podkładam mały palec pod spodem na 12 i jeszcze raz tak gram. Tutaj już zgodnie z tabulaturą nic szczególnego do tłumaczenia. Następnie coś, co wydaje się być proste, ale trochę trudne do wyczucia po prostu. Czyli podciągnięcia półtonowe. Można powiedzieć, że to wygląda jakbyśmy wajchą tutaj sobie tym dźwiękiem modulowali. Teraz coś ciekawego. Jedenastka. Dziewiątka. I roluje palec, czyli najpierw jest super wypłaszczony, potem przechodzi do normalnej pozycji. Zobacz na to. Dosyć szczególne. I teraz gramy tak, dokładnie mówiąc. 11, 9, podciągnięcie półtonowe. 12, 9. I teraz chyba najtrudniejsza część w tej solówce. Pomijając chyba to podciągania. No zależy, co dla kogo jest rzeczywiście trudne. Cóż, trzeba sobie z tym poradzić. Na pewno musimy tutaj mocno pierwszym i trzecim palcem to grać.
Slide. Ja bym proponował skupiać się tutaj na dobrym kostkowaniu, czyli dbać o jego płaską płaszczyznę. Czyli jeśli kostkujesz jak dzięcioł, postaraj się wziąć jakąś lekcję w zakresie kostkowania, a przede wszystkim w utrzymaniu płaskiej płaszczyzny. Czyli gramy tak? Następnie wraz z rejkiem. To jest to samo co wcześniej, lecz oktawę wyżej. Czyli znowu mamy taką zagrywkę. Teraz gramy. A następnie musimy wykonać podwójne podciągnięcie, czyli jeden dźwięk jest statyczny, a ten powyżej 17 próg się nam podciąga i dwa dźwięki na raz. Ciekawe brzmienie, nie? I teraz znowu coś takiego dalej. Aha. Tutaj charakterystyczne podciągnięcie o pół tonu na 13 progu jest bardzo ważne. Łatwo to schrzanić, wiem, bo wiele razy nagrywałem tą solówkę, tak aby to miejsce wyszło idealnie, lecz i tak nie jestem z niego do końca zadowolony. Teraz tutaj możemy w następnej części mocno sobie tak zagrać. Trochę naśladujemy tutaj wokal Mroza. Następnie coś takiego. Następnie coś podobnego, tylko w wyższych rejestrach. I teraz ja rozbiegam się z oryginałem solówki. Właściwie końcówkę troszkę dopisałem samemu. Ponieważ w oryginale nagrania ona była trochę nieczytelna. Czyli gramy tak, 12, 10 legato, trzeci i pierwszy palec, do 11 progu powyżej środkowym palcem. I tak dwa razy. I teraz podciągnięcie, takie krótkie, urwane. I 10 próg, tak jak teraz. I na koniec. Czyli coś podobnego z zakończeniem takim zasugerowanym melodycznie. Podciągnięcie 12 z powrotem. Legato. I zakończenie. Tak oto prezentowała się ta solówka. Mam nadzieję, że z pomocą tej lekcji udało ci się nauczyć grać tę piosenkę. Jeśli tak, to daj znać w komentarzu, jak ci poszło i zaproponuj kolejny utwór na przyszłe lekcje. Przy okazji, jeśli możesz i chcesz pomóc, to zostaw łapkę w górę pod tym filmem i zasubskrybuj ten kanał. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na przyszłych lekcjach. Cześć!